A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, od 4 do 5 wersetu. Wulkan Mount Hood, wysokość 3245 metrów nad poziomem morza, jest najwyższą górą w stanie Oregon w USA. W grudniu 2009 roku już nie po raz pierwszy pojawił się w nagłówkach amerykańskiej prasy. Tym razem gazety informowały czytelników, że podczas próby osiągnięcia szczytu młody alpinista uległ śmiertelnemu wypadkowi, a dwóch innych zaginęło. Należałoby przy tym wspomnieć, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia w tym samym miejscu co najmniej 18 osób straciło życie. Co skłania ludzi do tego, żeby w zdradzieckich górach narażać swoje życie? Co sprawia, że jak nakręceni wspinają się na 8-kilometrowe Himalaje, nie szczędząc wysiłku oraz poważnych kosztów związanych z wyposażeniem, i to wszystko tylko po to, aby postać kilka minut na szczycie w ekstremalnie rozrzedzonym powietrzu? Czy poszukują wewnętrznego pokoju? A może pragną sławy? Alpiniści osiągają zadziwiające sukcesy. Jedna z młodych kobiet uprawiająca wspinaczkę w Himalajach opowiadała o 30-godzinnej wyprawie, w której brała udział. Stwierdzała: Na granicy ludzkiej wytrzymałości, na pograniczu rzeczy możliwych do wykonania, godne podziwu. Ale czy na pewno? Przenieśmy się teraz w zupełnie inną scenerię, inne miejsce, czasy, ludzie. Izrael, Mała Azja, Grecja, Włochy, przed 2000 lat i Saul z Tarsu, zwany Pawłem. W swojej długoletniej, uciążliwej podróży. On także nie szczędzi trudów, dokłada wszelkich starań, nie unika ryzykownych sytuacji. Kilka razy zostaje aresztowany, chłostany, raz nawet kamienowany. Lecz co gna go tak niestrudzenie naprzód? Przeżył on w jego życiu spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który umarł z miłości do grzesznego człowieka. Po jego zmartwychwstaniu Pan Jezus Chrystus poszedł do nieba. Każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto Jemu uwierzy, wyzna swoją winę Jezusowi i zapragnie porzucić swoje złe czyny, otrzyma przebaczenie grzechów i życie wieczne. Celem Pawła było właśnie przekazywanie tej radosnej wieści o Panu Jezusie Chrystusie, Zbawicielu grzeszników, jak największej liczbie ludzi. Z tego powodu żadna droga nie była dla niego zbyt długa, zbyt uciążliwa czy nie do przebycia. A ty? W co angażujesz całe swoje siły i energię?